Okej, okay, czy może mam jeszcze jakieś inne szaty? Steady. Mam jakiś zwykły Mighty Wizard Helm? Żeby nie marnować tego? Nie. Okej. Okay. To może się bardziej przydać tam. I dobra. Kolei. Mamy tarcza. Ten mana. Dobra. I wracamy z powrotem. Chyba też dobry czas, żeby zacząć używać tych moich fireball stuff, których tyle sobie nazbierałem. Ta... sporo obrażenia zadają. A 20 staków powinno wystarczyć na jakiś czas. Dobra, to są jakieś silniejsze wargi. Dużo silniejsze. Dobra, spadaj. No i też dużo doświadczenia dają. Już troszkę będzie zabawy z ich ubijaniem. Tak, więcej ich tu jeszcze jest. Wracaj. Okej. Dobra. Ola, ale skutecznie udaje się ubijać. A wolę jednak oszczędzać mamy. Na coś, co rzeczywiście może mi zadać obrażenia. Okej, tutaj mamy sporo jedzenia. Gdybym był ranny. Tu nikogo nie ma, okej. O, w replenishment! To na pewno nam się przyda. Ta, to znaczy, że ona się sama będzie z czasem regenerować. Więc idealna na sytuację, kiedy wokół nie mam marnej. Okej, okay, tam pewnie jest coś ukrytego. Wiecie co, jednak nie. Tam coś upominałem jeszcze. Ojej. Nie powinienem wczytywać gry, ponieważ tracę teraz wtedy. Ponieważ tracę wtedy... tracę wtedy tam tarczę. To jest zdecydowanie dobre. Okej, spory zapas mamy. Chyba się cofnę, żeby sobie rzucić tarczę. Starczy trochę kiepska jest robota. A tarcza zżera mniej większość many. Dobra. Szybka mana. Dobra, nie wracamy. Ponieważ tam już czeka na nas jakaś akcja. Dobra. Cześć. A, to niedobrze, że spróbowałem. A, tu się coś otworzyło. Fajnie, że ta laska nie potrzebuje jakby ładowania. Od razu strzela tymi piorunami.
Okej, ale cóż, zdecydowanie wolniej się ładuje niż... Serio, czy to się w ogóle ładuje? Ona bardzo wolno się ładuje. Dobra, więc jej użycie będzie trochę limitowane. A dobra. Dobra, próba cierpliwości. Dobra, udało się. Chodź tu. Co chyba ta laska by bardziej się trochę tutaj przyda. Proszę nie unikać moich fireballi, nie mam ich zbyt dużo. Dobra. Okej, mamy jakąś manę. Troszkę i mało, ale... Dobra i to. Co my tutaj mamy? O, dużo many, dobra. Więc nie jesteśmy aż w takiej złej pozycji. No, tu ci znowu coś przeżyjemy. Dobra, i to na razie tyle. Cała maniaka. Wytrząśniemy z tych. Kryształów. Dobra. Dobra, jesteśmy aż w takiej złej sytuacji. Mamy sporo na kryształów. Chciałem aż dwóch fireball marnować, ale cóż. Okej. Okay. Użyję tej laski. Tak. Bardzo skuteczne jest. Muszę przyznać. Dobra, co my tutaj mamy? Okej, manę, fajnie. Dokąd to prowadzi? Więcej skorpionów. Oj, oraz złoto. Tutaj gdzie jesteśmy? Okej, tak myślałem, tak myślałem. Ale nie słyszałem żadnych dźwięków mimika, więc myślałem, że... to tylko moja paranoja. Toż nie. Tak, uciekaj! Przed czarodziejem z laską. Halabardą. Dobra. Co my tutaj mamy? Okej. Okej. Przez jakiś czas ta laska się nam nie przyda. Poprząc przez powrotem na moje fireballe. A właśnie, tam gdzie ten ogr uciekał, było jeszcze jakieś coś do zwiedzenia. Więc to zwiedźmy. Zanim pójdziemy dalej. O tutaj. Ostrożnie.
Okej. Serio. O, parę nieszczęśliwych trafień. Za dużo. Aj. Ta. Prawie mnie ubili. Muszę przyznać. W sumie nie wiem, która ścieżka zaprowadzi mnie do celu. Tamta czy tutaj? Ale tam jest więcej many, więc na razie zbadam może tamto. Będzie wygodniej. Dobra, tej mana, tej też mana. A, nie przyzwyczaiłem się do tego, że w Nox mam kilka ścieżek do wyboru. Że to będzie troszkę lepsze zejście niż tam. Okej, chyba było. Zdecydowanie było. A tak. Dobra, ty pewnie jesteś znowu tak. Kolejny mimik. Oni chyba nie umieją skakać. Dobra, ciekawe, czy jak prędko tutaj wrócą. O! Jakieś ukryte. Ten, dobra, zaraz tam zajrzymy. Mam jeszcze te firebole. Powoli mogę ich poubijać nimi. Troszkę wyżej muszę celować. Oni muszą nie zmieniać trasy. Byłoby miło od ich strony. Nie wiem, jak jeszcze dużo mam punktów życia. Zacznijmy od całkiem sporo. Dobra. Koniec przejażdżki. Dobra, tak lepiej. Okej. Dobra, mana. Przydaje się. Okej. Kolejne brzydkie jakieś urządzenie, które po prostu chce unieprzyjemnić nam życie. Wiesz co? Widzisz, że jakoś w jakiś sposób się nadziejesz na nie. Tak, dokładnie. Tutaj chodź, tutaj chodź, tutaj. Tak lepiej. Dobra, gdzieś tam musi być jakaś dźwignia od tego. Teraz ją znajdziemy. Na przykład tą. O, no. Można było tak od razu. Zdjęcia.
Ciekawe, czy ty jesteś kolejnym mimikiem. Oczywiście, że jesteś. No. Fajnie mieć dużo many do dyspozycji. Można rzucać zaklęcia bez problemu. Okej. Co tu jeszcze mamy? Duża zapadnia. Okej. Da się skoczyć? Nie. Okej, to jest TNT? Nie, myślałem, że to jest TNT. O, szkoda, dobra. Nie, powoli zaczyna irytować to strzelanie tej fireboli. Ciągłe celowanie. Okej, okay, rubinowy klucz. A, to jednak było TNT. Dobrze wiedzieć. Tam na górze musiałem coś pewnie ominąć. Duże padłem. Aj, aj, aj. Okej, okay, wiecie co? Bestie odporności na truciznę rzeczywiście zadają na spore obrażenia. Więc jednak ona coś robi. No, puszczę to po prostu. Tak, dzięki. A może po prostu ja nie umiem grać w tą grę. Dobra, dobra. O nie, no więcej tych rzeczy. Okej, okay, na szczęście są zamknięte za drzwiami. Proszę się nie ruszać, o tak lepiej. Dobra, to poszła cała moja mana. Może się teraz nie dziwię, dlaczego większość ludzi woli grać wojownikiem niż czarodziejem. Ciągłe wracanie po manę w pewnym momencie zaczyna się nudzić. Może po prostu wskoczyć i pozabijać. Dobra, i uważać na te przyciski, ponieważ nie chcę ich wcześniej to uwalniać. Ej, no! Panie! No, proszę pana! O! Tak to również działa. Ci się podoba ta sytuacja. Wracaj tu. A czarodziej uzbrojony w halabardę. Trafi sobie nieźle nią poradzić. Tak, to duża zaleta. Nie uciekaj tu. Pewnie też giną. Hej, nie tyle pęcie. Jeszcze ty. Dobra. O, ja was za poziom! Fajnie! Właśnie nie wracałem dawno naszego tytułu. Teraz jesteśmy arcy! Wizard. Fajnie. Mam już 75 zdrowia. 160 man. Tak. Jesteśmy. Trzeba się już z nami liczyć.
z arcywizardem. Okej. A właśnie. Chodźmy na się. Dobra, gdzie wyszliśmy? No, w jakichś kolejnych jaskiniach, w których jest pewnie więcej tych mimików. Okej. Dobra. W następnym odcinku biegniemy dalej przez te jaskinie. Pewnie w końcu wyjdziemy w tej ziemi nieumarłych. O, i będziemy zabijać więcej tych irytujących już stworzeń. Hej, kiedy co, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.